słychać chłopaku? Co się dzieje dzieciak? Co słychać jak leci? Czy on na twoich śmieciach? Czy przody, czy plecak? Siemano, z tej strony Dekkery, witam was w 5-odcinkowej serii pod tytułem Jak dojść do naszych wymarzonych skinów w Counter-Strike Global Offensive, w którym z rogów macie przedstawione, co w którym odcinku będzie. Od obstawianiu meczy, po obstawianiu skinów, do handlu na rynku, czy wymianę skinami. Ja wszystko postaram się wam przedstawić w tych odcinkach, na przykład powiedzieć, jak obstawiać mecze, jak je analizować, jak się wymieniać, by nie zostać oszukanym. Słuchajcie, dzisiaj jest jako taki pierwszy odcinek, tylko teraz kilka tu wstępu, co, jak, gdzie i kiedy. Zresztą tutaj macie wszędzie napisane. Zaraz przejdziemy do CSGO Launch, więc serdecznie zapraszam. Witam was ponownie, słuchajcie, dzisiaj jest stronka CSGO Launch, chyba tak to się wymawia. O co chodzi? Chodzi tutaj o obstawianie skinów, znaczy obstawiamy mecze CS-a oczywiście, za skiny. Może po kolei będę wam to tłumaczył, nie będę teraz to mówił, tylko po kolei wraz z pokazywaniem. Słuchajcie, strona wygląda tak. Tutaj nie tylko można obstawiać mecze, ale dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie obstawianiem meczy. W innych odcinkach będziemy tutaj również rozmawiali o tej stronie. Dobra, tak, gdy wejdziemy na stronę, musimy się zalogować przez Steam, ale spokojnie, jest to rzetelna strona, oni nie oszukują, naprawdę wygrałem tu już gdzieś tak, nie wiem, 30 skinów i naprawdę nigdy mnie nie oszukali, nigdy nie było z nią problemów. Jedyny jaki jest problem to, gdy mecz się skończy na przykład, no to musimy troszeczkę poczekać, ponieważ serwery strony są obciążone. Więc tak, logujemy się. Gdy się zalogujemy, no naprawdę tam nie będę tłumaczył, bo to jest błahostka, tam wszystko pisze. Musimy podać swój, znaczy dopiero jak się zalogujemy, przeniesie nas tutaj z inną zakładkę ze Steam, musimy się tam zalogować na Steama. I potem poprosi nas ta stronka o podanie swojego trade linka. Trade linka możemy znaleźć tam, gdy klikniemy gdzie jest. Czy na stronie się nam wyświetli, na stronie Launcha wyświetli się prośba o podanie tego linka i tam, gdy klikniemy, przekieruje nas na stronę Steam, gdzie znajdziemy naszego trade linka. I jak nie wiesz dalej jak to zrobić, to wpisz sobie w Google, tam wszystko jest napisane. Więc gdy nasze konto będzie skonfigurowane, tutaj są wszystkie mecze, które możemy obstawić. I tych drużyn topowych, i tych mniej znanych. Na przykład tutaj Liquid i MNE. No tutaj Liquid to kojarzę, tych to tak średnio, powiem szczerze. Dobra, teraz pokażę wam, jak obstawiać te mecze. Ja często obstawiałem mecze na przykład na zasadzie takiej. Tu jest 74%, czyli większość ludzi postawiło skiny na tą drużynę, więc ja wejdę i postawię również na tą drużynę. Często tak jest, że po prostu wygrywa drużyna, która ma więcej procent, ale nie zawsze. Dobra, dzisiaj pokażę wam, czy dzisiaj. Teraz pokażę wam, jak obstawiać, tak by po prostu analizować te mecze, żeby nie obstawiać w ciemno. Do tego będzie nam potrzebne dwie strony, w sumie to jedna, ale ja wam pokażę dwie. Kolejna strona jest to hltv.org, chyba tak. I słuchajcie, co tutaj możemy zrobić? Tutaj możemy sobie sprawdzić wyniki meczów, możemy sobie również tam sprawdzić zawodników chyba, jak strzelali po meczu, jakie tam ich rezultaty itp. itd. Słuchajcie, ja ze tej strony nie korzystam, ja tutaj tylko sprawdzam, który jest mecz, co, gdzie, jak i kiedy, więc my zajmiemy się następną stroną, jaką jest Gosu Gamers. Tak się nazywa ta strona. Słuchajcie, tutaj sobie analizujemy mecze. Tak, gdy wejdziemy na tą stronę, oczywiście wszystkie linki są w opisie, wchodzimy w CSGO i zjeżdżamy niżej. Tutaj mamy na samym dole CSGO Ranking przy wszystkich tutaj drużyn w Counter-Strike. I dobra, wchodzimy sobie w to. Potem przechodzimy sobie do naszej strony CSGO Launch i wybieramy sobie na przykład, jaki mecz chcemy obstawić. Na przykład chcemy sobie obstawić, załóżmy, no nie wiem, no te pierwsze, NiP kontra Cloud9, nie, to jest Counter Logic Gamers, czy jakoś tak? Jakoś tak mniejsza ten. Wchodzimy. Więc tak, po prawej stronie mamy chyba, czy to jeszcze, nie, no nie chyba, tylko na pewno tu są skiny, jakie obstawili inni ludzie. Na dole mamy nasze skinki i tutaj mamy wszystkie informacje. Kiedy się mecz zacznie, czyli za dwa dni, ile procent na NiP, ile procent na CLG, best of one, czyli jedna tylko mapa.
o której jest ten mecz, ile postawimy, ile wygramy, czyli załóżmy stawiamy sobie na CLG, stawiamy sobie załóżmy, co by sobie tu postawić, no postawimy sobie Bisonka na przykład i jeśli tutaj postawimy 13 centów, wygramy 73 centy, jeśli postawimy tutaj 13 centów na NiP, wygramy 2 centy, chyba nie ma takiego skinia za 2 centy, czyli nic nie dostaniemy, taka jest zasada. Wybieramy sobie na przykład NiP, dajemy place bet. Tutaj w prawym dolnym rogu, tutaj chyba teraz jest kamerka, bo chociaż niekoniecznie, no ale w prawym, nie, niekoniecznie, w prawym dolnym rogu wyświetli się nam oferta, zapika, czyli zrobi taki pip i wtedy klikamy tutaj place bet, przekierowuje nas na wymianę w zakładce Steam. Akceptujemy tą wymianę, wchodzimy na pocztę i wtedy mamy po prostu mecz obstawiony. Jak sprawdzić, czy mamy mecz obstawiony? Wchodzimy w My Bets, No Active Bets, czyli tutaj nie mam nic obstawionego. Jeśli bym miał coś obstawione, tak by tutaj było. Byłoby tutaj, widniałoby tutaj po prostu napis, że na przykład TK postawiłem na, załóżmy, NiP. Słuchajcie, tak się obstawia mecze, ale to tylko pod względem praktycznym. Teraz pokażę wam jeszcze, jak analizować te mecze, żeby po prostu wiedzieć, czy wygra, czy przegra dana drużyna. Więc jak już mówiłem, przechodzimy na tutaj stronę Gosu Gamers i tutaj na przykład mamy mecz NiP kontra Counter Logic Gamers, czy jakoś tak, zresztą mniejsza w tą. Szukamy sobie NiPu. Tutaj NiP jest siódmy. I po prostu wchodzimy sobie. Klikamy, czyli na NiP. Słuchajcie, tutaj mamy ranking, to nas średnio obchodzi. Tutaj mamy ostatnie mecze i to jest bardzo ważne. Tutaj możemy sobie analizować na przykład, czy dana drużyna jest w formie, czy wygrywa, czy przegrywa mecze. No słuchajcie, tutaj tak, z Titanem 1-0 wygrali, z Navi wygrali, z Flipside wygrali, z Queen coś tam wygrali, z Team Liquid wygrali, z Team coś tam wygrali, z Flipside przegrali, z Team Solomid przegrali, z Liquid znowu wygrali, z Fnatic przegrali. Słuchajcie, możemy jeszcze chyba tam dalej jakoś przejść i starsze mecze sobie sprawdzić i na przykład porównać, jak gra, jak grali na przykład przeciwko CLG. Czyli możemy sobie gdzieś tam dalej wejść, ale już nie pamiętam, jak to się robiło, i sprawdzić, jak grali właśnie z tą drużyną, na którą teraz grają. Więc tak to działa. Teraz może wejdziemy sobie w tą drużynę CLG, ona jest chyba amerykańska, jak ja dobrze pamiętam. O tak, Counter Logic Gaming. O, bardzo was przepraszam, nie wiem czemu jakieś brzęczenie mi się tutaj włączyło, mam nadzieję, że tego nie ma, ale dobra, ja zaraz do was wracam, bo chyba coś tutaj mi brzęczy, nie wiem czy to u was to jest. Dobra, jestem z powrotem, jak już mówiłem, wchodzimy sobie teraz w tą drugą drużynę i tutaj sprawdzamy sobie, jak grali. No tutaj widzimy, SK Gaming przegrali, Team Solomid przegrali, Envias przegrali, tutaj z jakimiś Elevate Enemy, których nie kojarzę, też to wygrali akurat, ale tutaj Cloud Knight przegrali. Tutaj tak samo, z Liquid akurat grali. No słuchajcie, no drużyna taka, która no, z takimi topowymi drużynami przegrywa. Ja. Powtarzam, ja obstawiłem na NiP. No obstawiłem tutaj coś większego, na przykład no 5,90 na NiP, okej. Okay. Wygramy 1 euro, tutaj wygralibyśmy 33,57, no ale no nasze ryzyko. I słuchajcie, tak obstawia się właśnie mecze w CSGO Lunch. Tak możemy sobie tutaj tak, to nie jest takie typowe, typowe analizowanie meczu, ja tak tylko po swojemu to robię. Pokazałem wam tylko i wyłącznie mój sposób, jaki ja to robię. Czy ja są sprawdzone? No niekoniecznie, słuchajcie, no wiadomo, pewnie są jakieś lepsze sposoby, ale ja powtarzam, tylko to jest mój sposób, ja tak sobie analizuję mecze. No też możemy patrzeć na te procenty, tak, to nie mówię, że nie możemy, no ale lepiej sobie po swojemu przeanalizować mecz. Dobra, myślę, że w tym odcinku to wszystko, słuchajcie, ja pokazałem wam, jak ja obstawiam mecze. Myślę, że się podobało, możemy tutaj sporo wygrać.
Jeszcze powiem, jak działa tutaj potem odzyskiwanie swoich skinów. Nie trafiają one bezpośrednio do naszego Steama, tylko wchodzimy w MyBets, jak już na przykład, przechodzimy w MyBets, tutaj będą nasze wygrane skiny i tutaj po prostu je zaznaczamy i bot wysyła ofertę wymiany na nasz Steam, my ją akceptujemy i mamy skinki. Nie bójcie się, jak na przykład wygracie 5 skinów i dacie wszystkie do wysłania, ale bot tylko na przykład będzie miał wasze 2 skiny. Tak się bardzo często dzieje, musicie kilka wymian zrobić, wszystkie skiny do was tracą. Nie tracą, tylko trafiają. Słuchajcie, please, coś tam, słuchajcie. Serwery są przeładowane, jakiś mecz się przed chwilą skończył, wszyscy chcą odebrać swoją wygraną lub sprawdzić, czy wygrali, czy przegrali, bo tutaj też również można sprawdzić, jak zjedziemy niżej. Dobry Gaming Comcareson wygrał Dobry Gaming, jest taki ptaszek. I tutaj też również sprawdzamy, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy. Więc dobra, to chyba na tyle, już nie będę nic więcej mówić tej stronce. Tak ja obstawiam mecze i to na tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. I'm a Trumpster, motherfucker.